zobaczcie, tam jest, tam się paliła cysterna, to już było czuć gorąco. Promieniowanie ciepło. Tam był acetylen, a w tamtym magazynie? Gaz powietrzny. Gaz spawaliczny. Pozdrowienia z Dolnego Śląska. Tarnów wita, siema. Ta, przy przeładunku paliwa. Piszcie, czy wam się podobało, bo specjalnie jechałem 60 km, żeby wam nagrać. Docenilibyście chociaż pracę człowieka. Nagram sobie waszą furkę, chłopaki. Wy skąd jesteście? Stojadła. Skąd? Stojadła. Stojadła. Nieoficjalne wieści tam, jak od kogoś słyszałem, że żaden strażak nie ucierpiał, a ta osoba, co była w samochodzie, do szpitala została zabrana. Sorry, ale nie zdążyłem się dopytać, a zresztą mnie to nie interesowało, czy ja wina. Nie doszedłem. Ja zacząłem tam mierzyć, nie jak policjant z tym. Nie, wina. Będzie więcej odcinków o sprzęcie? Będzie, ale muszę. Mam dużo roboty teraz, kurczę, wiecie. Mam kilka filmików do zmontowania, tylko czekam, aż mi się komp ogarnie. Koleżka ma mi zrobić tam przy kompie coś i wtedy będę mógł montować. Dużo jednostek było. Dwa plutony z Otwocka, z Siedlec. Jeszcze tam, nie, dużo, ponad 10. Wszystko będzie można sprawdzić w internecie, wiecie, jak to wszystko się tutaj skończy. Będą potwierdzone informacje, to wtedy z internetu będziemy wiedzieć, albo z jakichś innych źródeł. Dobra, kończę nadawanie. Siemka.
basen, cysterny. Cysterna obok magazynu. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba, udostępniajcie, to będzie większy zasięg. Jak będę miał większy zasięg, to będę jeszcze lepsze akcje wam urządzał, bo myślę, że wam się podobało, co? Kto ogląda, to mi napisze, co to jest. Trzymajcie się. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile.